Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <laughs> papam Ofiara Chrystusa jako wypełnienie Bożego planu miłości. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 7 września 1988 roku. Poprzez ciąg ostatnich kateches przybliżamy się do tego, co w posłannictwie mesjańskim Jezusa z Nazaretu stanowi punkt szczytowy i centralny. Chrystus został posłany na świat przez Boga, ażeby dokonać odkupienia człowieka przez ofiarę z siebie samego. Ofiara ta miała przybrać postać wyniszczenia w posłuszeństwie aż do śmierci na krzyżu. Śmierć taka w opinii współczesnych nosiła na sobie szczególne piętno hańby. W całym swym nauczaniu i postępowaniu Chrystus kieruje się dogłębną świadomością Bożych zamierzeń w stosunku do Jego osoby i mesjańskiego posłannictwa, wskazując równocześnie, iż zamierzenia te płyną z odwiecznej miłości Boga do świata. A w szczególności do człowieka. Gdy myślimy o jego dzieciństwie, dają zawsze wiele do myślenia słowa wypowiedziane przez dwunastoletniego Jezusa przy znalezieniu w świątyni jerozolimskiej do Maryi i Józefa: Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Co miał na myśli Jezus wypowiadając te słowa? Można to wywnioskować na podstawie wielu innych myśli, które wyraził w ciągu swojego życia publicznego. Od czasu, kiedy rozpoczął swoją mesjańską działalność, dawał stale do poznania swym uczniom, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. wstanie. Jednakże, wszystko to nie pochodzi tylko od ludzi. Od ich wrogości względem osoby i nauki Chrystusa, ale stanowi wypełnienie odwiecznych zamierzeń Boga samego. I w tym znaczeniu zostało zapowiedziane w pismach zawierających Boże objawienie, jak jest napisane o synu człowieczym: Ma on wiele cierpieć i być wzgardzonym. Kiedy zaś Piotr usiłuje temu przeczyć, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Wówczas Chrystus gromi apostoła w słowach szczególnie surowych. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Wymowa tych słów jest przejmująca. Chrystus uświadamia Piotrowi, że opierać się drodze krzyża to znaczy odrzucać zamierzenie samego Boga. Szatan właśnie jest tym, który od początku trwa w sprzeciwie wobec tego, co Boże. Chrystus jest świadom odpowiedzialności ludzi za śmierć krzyżową, która ma go spotkać. Będzie ona skutkiem ludzkiego wyroku. Równocześnie jednak, poprzez ten ludzki wyrok, wypełni się odwieczne Boże zamierzenie. To, co Boże, to znaczy ofiara złożona na krzyżu dla odkupienia świata. Chociaż więc Chrystus, jak też i Bóg sam, nie chce zła bogobójstwa popełnionego przez ludzi. To jednak przyjmuje to zło, by z niego wyprowadzić dobro zbawienia świata. Po zmartwychwstaniu, idąc nierozpoznany z dwoma uczniami do Emaus, w podobny sposób tłumaczy im pisma Starego Testamentu. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? A przy ostatnim spotkaniu z apostołami mówi: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do Was, gdy byłem jeszcze z Wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie, w prawie Mojżesza, u proroków, i w psalmach. W świetle wydarzeń paschalnych apostołowie zrozumieli to, co im Chrystus mówił dawniej. Piotr, który z miłości do mistrza, ale także z braku zrozumienia, zdawał się szczególnie temu opierać, przemawiając w dniu pięćdziesiątnicy powie o Chrystusie do swych jerozolimskich słuchaczy. Tego męża, który zwoli, postanowienia. I przewidzenia Bożego, został wydany, przebiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Mesjasz będzie cierpiał, jak słyszymy w kolejnej mowie Piotra. Męka i śmierć Chrystusa były zapowiedziane w Starym Przymierzu nie jako kres jego posłannictwa, ale jako nieodzowne przejście do wywyższenia przez Boga. Czytamy w Izajaszowej pieśni o Jahwe Jachwę. Mężu boleści, oto się powiedzie mojemu Sudze, wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. Gdy zaś Chrystus sam mówi o tym, że Syn Człowieczy będzie zabity, dodaje również, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. Stajemy zatem wobec zamierzenia Bożego, które chociaż tak oczywiste, gdy chodzi o przebieg wydarzeń opisanych w Ewangeliach, Równocześnie pozostaje tajemnicą i nie może być w sposób wyczerpujący wyjaśnione rozumem ludzkim. W tym duchu Paweł Apostoł wypowie ów wspaniały paradoks: To, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Niezastąpione są te Pawłowe słowa o Krzyżu Chrystusa. Chociaż więc człowiekowi trudno znaleźć po ludzku zadowalającą odpowiedź na pytanie, dlaczego krzyż Chrystusa, znajdujemy przecież w Słowie Bożym odpowiedź i na to pytanie. Odpowiedź daje przede wszystkim sam Chrystus. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Kiedy Chrystus wypowiadał te słowa w nocnej rozmowie z Nikodemem, rozmówca nie mógł chyba jeszcze przypuszczać, iż wyrażenie dał oznacza, wydał na krzyżu. Opisując to w swojej Ewangelii, Jan doskonale oddaje sens tego wyrażenia. Rozwój wydarzeń ukazuje, że takie jest właśnie znaczenie odpowiedzi danej Nikodemowi. Bóg dał swego jednorodzonego syna dla zbawienia świata. Wydając go na śmierć krzyżową za grzechy świata, wydając z miłości. Tak Bóg umiłował świat, stworzenie, człowieka. Miłość pozostaje ostatecznym wyjaśnieniem dzieła odkupienia przez krzyż. W niej zawiera się jedyna odpowiedź na pytanie: dlaczego? W związku z Krzyżem Chrystusa. Miłość tłumaczy odwieczne zamierzenie Boże. Autor ostatniej Ewangelii, w której znajdujemy zapis odpowiedzi danej przez Chrystusa Nikodemowi, powróci jeszcze do tego w swoim liście. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on sam nas umiłował i posłał syna swojego jako ofiarę, przebłagalną za grzechy. Chodzi tutaj o miłość, która przewyższa samą sprawiedliwość. Sprawiedliwość może dotyczyć i dosięgać tego, kto zawinił. Jeśli cierpi niewinny, wówczas nie ma mowy o sprawiedliwości. Jeśli niewinny i święty jak Chrystus wydaje się dobrowolnie na cierpienie i śmierć krzyżową, wypełniając odwieczne zamierzenie Ojca, to znaczy, że Bóg w ofierze swego Syna przechodzi niejako ponad samym porządkiem sprawiedliwości, aby objawić siebie, w tymże Synu, i przez Niego, jako dives in misericordia. Jakby wraz z tym ukrzyżowanym i zmartwychwstałym synem, wprowadzić swe miłosierdzie, czyli miłościwą miłość, w dzieje ludzkich odniesień do Boga. Przez tę właśnie miłościwą miłość człowiek zostaje wezwany do zwyciężania zła i grzechu w sobie i względem drugich. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Napisze święty Paweł. Apostoł Starsu na różnych miejscach swych listów powraca do tematu: odkupienie, sprawiedliwość, miłość. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski. Przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie, mocą jego krwi. W ten sposób Bóg okazuje, iż nie zadowala się taką sprawiedliwością, która wymierza kary za popełnione zło. Bóg pragnie zatriumfować nad grzechem w inny sposób. Pragnie dać grzesznikowi okazję do wyjścia z sytuacji grzechu. Pragnie okazać swoją sprawiedliwość w sposób pozytywny, dając grzesznikom możliwość stania się sprawiedliwymi przez przylgnięcie z wiarą do Chrystusa odkupiciela tak oto bóg sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia a dzieje się to w sposób doprawdy wstrząsający gdyż bóg dla nas grzechem uczynił tego który nie znał grzechu abyśmy się stali w nim sprawiedliwością bożą ten który nie znał grzechu współistotny ojcu syn Poniósł na sobie straszliwe brzemię grzechu całej ludzkości dla naszego usprawiedliwienia i uświęcenia. Oto miłość Boga objawiona w Synu, a przez Syna objawiła się zarazem miłość Ojca, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Aby pojąć wagę nie oszczędził, warto przypomnieć ofiary Abrahama, Temu patriarze, który był gotów nie oszczędzić syna swego jedynego, Bóg nie pozwolił złożyć go na ofiarę. Natomiast swego własnego jednorodzonego, przedwiecznego syna nie oszczędził, ale wydał na śmierć dla naszego zbawienia. I stąd płynie ta pewność apostoła, że nikt i nic, że ani śmierć, ani życie, ani łowie. Ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wraz z Pawłem Apostołem Kościół cały jest pewny owej przewyższającej wszystko miłości Boga, która jest ostatnim słowem samoobjawienia się Boga w dziejach człowieka i świata, poprzez krzyż w centrum paschalnej tajemnicy Jezusa Chrystusa. Trudno nie zapamiętać tych słów, które Pan Jezus wypowiedział w czasie nocnej rozmowy z Nikodemem. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, a żeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Te słowa były wówczas odpowiedzią na pytania uczonego w Piśmie Nikodema. Te słowa nie przestają być wciąż zasadniczą, jedyną i ostateczną odpowiedzią na pytanie. Dlaczego krzyż Chrystusa? W czasie naszych dotychczasowych kateches stale rozwijamy jeden, główny temat, mianowicie posłannictwo Jezusa Chrystusa. Szczytem tego posłannictwa jest odkupienie świata. Odkupienie właśnie przez Krzyż. I wciąż wraca to pytanie: Dlaczego przez Krzyż? To pytanie było stawiane przez apostołów, przez Piotra, który nie mógł się z tym pogodzić, ażeby Chrystus miał być wydany i ukrzyżowany, i sprzeciwiał się temu. Chrystus wówczas odpowiadając na ten sprzeciw Piotra, użył słów bardzo surowych. Nazwał go Satanas. Szatanem, dlatego, że nie rozumie tego, co jest od Boga. Właśnie na tym polega istota tego, któremu na imię Szatan. Że nie przyjmuje tego, co jest od Boga. Właśnie od Boga było odkupienie świata, odkupienie człowieka przez krzyż. Taka była wola ojca. Syn tę wolę ojca wypełnia jako swoją ta odpowiedź, którą Chrystus daje apostołom, którą dał ostatecznie przez wydarzenie paschalne, przez śmierć i zmartwychwstanie. Ta odpowiedź wciąż jednak otwiera na nowo drogi pytania. Człowiek wciąż o to pyta i nie ma odpowiedzi innej, pełniejszej, aniżeli ta, którą Chrystus dał Nikodemowi. Bóg umiłował świat, dał swojego Syna, dał nie tylko przez wcielenie. Nade wszystko dał przez ofiarę krzyża. Ażeby tą ofiarą wyrównać, zgładzić grzechy świata. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Bo grzech, zło grzechu, mogło być tylko zgładzone miłością, miłością, która się objawiła w Krzyżu Chrystusa. I tej miłości objawionej w Krzyżu Chrystusa, swojego Syna, Ojciec odwieczny chciał, i Syn posłuszny Ojcu, aż do śmierci, chciał tego samego. Za cenę własnej śmierci, własnego wyniszczenia, własnego upokorzenia. Tak więc, odpowiedzią na pytanie o krzyż jest ostatecznie w źródle samym, w Piśmie Świętym, miłość Boga. Docierajmy do tej miłości i przez Krzyż Chrystusa stale z niej czerpmy na nowo odkupienie, zbawienie, nawrócenie i umocnienie naszych serc i dusz na drogach wiodących przez to ziemskie życie na których wiele jest krzyżów.